Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które zadał jeden z naszych widzów, a mianowicie, co się bardziej opłaca, wystąpić o zasiłek 500+ w Polsce, czy o zasiłek Child Benefit tutaj w Anglii? Otóż nie jest to kwestia wyboru. Musimy, zgodnie z przepisami unijnymi, musimy wystąpić o zasiłek w tym kraju, w którym przebywają dzieci. Natomiast drugi kraj, jeżeli jeden z rodziców pracuje w innym kraju unijnym i w tym kraju unijnym, w którym ten drugi rodzic pracuje, zasiłek na dzieci jest wyższy, to ten kraj wypłaci różnicę. Co to oznacza? Na bardzo prostych liczbach. Jeśli w Polsce, powiedzmy, zasiłek na dziecko wynosi 500 zł, jeśli w Anglii taki sam zasiłek wynosiłby 600 zł i pracowałby tutaj ojciec, a dzieci są z mamą w Polsce, to tu w Anglii dopłaciłaby 100 zł jako różnicę, żeby wyrównać poziom zasiłków. Jeśli natomiast w Anglii zasiłek jest niższy, no to oczywiste jest, że występujemy o taki zasiłek w Polsce i to będzie ta wyższa wypłata. Jeden z naszych widzów zadał pytanie, czy muszę się rozliczać, jeśli jestem zatrudniony. Otóż, jeśli nasza sytuacja podatkowa nie jest skomplikowana, to nie ma takiego obowiązku tutaj w Anglii, aczkolwiek zachęcałbym do sprawdzenia, czy nie nadpłaciliśmy podatku, albo też w drugą stronę, czy nie zapłaciliśmy podatku za mało. Takie sytuacje mogą zdarzać się, jeśli zaczynaliśmy zatrudnienie w czasie trwania roku podatkowego, bądź mieliśmy więcej niż jedną pracę. Zazwyczaj, jeżeli mamy jedną stałą pracę w zatrudnieniu, to nasza sytuacja podatkowa nie jest skomplikowana i wszystkie odprowadzone przez pracodawcę podatki powinny się zgadzać, więc odpowiedź byłaby, że nie musimy się rozliczać, ale tak jak mówiłem, zachęcam do sprawdzenia, czy na pewno zapłaciliśmy właściwą kwotę podatku zgodną z naszym dochodem z zatrudnienia. Innym pytaniem od naszych widzów było pytanie, czy jeśli wyjadę z Wielkiej Brytanii, to mogę odzyskać cały zapłacony podatek. Otóż najprostsza odpowiedź jest nie. Nie miałoby to wielkiego sensu, żeby na przykład przebywając parę lat w Wielkiej Brytanii tylko z racji wyjazdu można było odzyskać cały zapłacony podatek. Przecież tak na zwykły, prostymi słowami korzystaliśmy chociażby z dróg edukacji, czy na przykład nie miał opieki zdrowotnej. Ale skąd się wziął taki mit? Myślę, że on się wziął z tego, że lata temu była możliwość odzyskania dodatkowych składek za National Insurance, jeśli wyjeżdżało się poza Unię Europejską. Była taka możliwość, że można było odzyskać po prostu pieniądze, których potem nie otrzymywało się w postaci dodatkowej emerytury. Druga taka kwestia, która mogła na to wpłynąć, to jest to, że jeśli dana osoba skończy pracę w trakcie trwania roku podatkowego, to bardzo często należy jej się zwrot podatku, ale to tylko dlatego, że podatek naliczany w pracy jest niejako podatkiem zaliczkowym. Możemy sobie wyobrazić tak, że gdybyśmy nie płacili podatku, dopóki nasz dochód nie osiągnie kwoty wolnej od podatku i nagle od kolejnego miesiąca płacili bardzo dużo, ten dochód by nam na rękę spadł. A jednak jest on mniej więcej wyrównany, jeśli mamy podobne zarobki. Dzieje się tak dlatego, że podatek jest naliczany w systemie jakby zaliczkowym. I w tym momencie, jeżeli kończymy pracę w środku roku podatkowego, może się okazać, że zaliczek było więcej niż należny podatek za dany dochód osiągnięty do tego czasu. Także nie możemy odzyskać całego podatku, jaki płaciliśmy w Wielkiej Brytanii, tylko z racji wyjazdu z tego kraju. Gdyby było to prawdą, to chyba każdy wyjechałby z Wielkiej Brytanii po paru latach.